pamiętam, zima, grudzień, pełno śniegu, a moja mama mówi mi, że już nie jestem jej dzieckiem, że już nie jestem jej córką, no i wyrzuca mnie w taką pogodę z domu. No więc tak jak stałam, nawet się nie rozbierałam, z kwiatami i z Biblią po prostu wyszłam z domu. No i tak się zaczęła moja największa przygoda w moim życiu. Od kraju do kraju, od narodu do narodu, od kontynentu do kontynentu. Anglia. W Anglii byłam 2 lata. Indie. Pierwszy raz byłam 3 tygodnie, a później już wracałam i wracałam i wracałam. Koło 2 lat, myślę, ogólnie spędziłam w Indiach. Po Indiach byłam w Wietnamie, byłam w Laosie, w Tajlandii, Kambodża, Laos, Japonia, Brazylia, Australia, Nowa Zelandia, Afryka, Maroko, no i oczywiście Stany Zjednoczone, do których wracałam w tą i z powrotem. Największa przygoda życia. Audycja Waldemara Kasparczaka i Magdy Balcerak. Część druga. Potem byłam w Tajlandii. Coś, co mnie przykuło niesamowicie, że Tajlandia jest niesamowicie pięknym, ciepłym krajem, gdzie mnóstwo turystów z zachodu przyjeżdża po to, żeby się napić, zabawić, i totalnie seks, turystyka i dużo transwestytów, mężczyzn chcących zarabiać jako kobiety, dlatego że jednak to zarabianie przez ciało jest mega popularne, szczególnie Bangkok. Seksualność tam jest niczym, po prostu chlebem powszednim, a często widzi się 18-17-letnią dziewczynę z 60-paroletnim facetem, który po prostu się z nią chadza i jest dumny. To się stało normą. Nie ma konsekwencji, nikt nie jest ścigany po prostu, nie? Większość tych facetów przyjeżdża na wakacje rok w rok, biorąc sobie miesiąc, 2 miesiące w takiej Tajlandii, żeby sobie pożyć. W czasie zimy na przykład. I wracają z powrotem do Anglii. Dużo kobiet liczy na to, że któregoś dnia zostaną zabrane z tymi mężczyznami, nie? Te dziewczyny są po prostu biedne. One za kawałek chleba oddałyby wszystko, żeby mieć lepsze życie. No więc jak one widzą, że naprawdę nie jesteś po to, żeby im głosić religii, tylko siedzisz i ich słuchasz, słuchasz ich historii, to one się po prostu otwierają, nie? Było dużo takich historii, gdzie po prostu, no, rodzice sami wypychają, żeby żebrać, żeby, a jeśli dziewczyna jest piękna, no to po prostu sama wchodzi od razu w takie klimaty, nie? I często te pieniądze, które ma, to nie są dla siebie, to są pieniądze dla rodzeństwa, dla tego, żeby wyżywić po prostu resztę rodziny, bo tam jest mnóstwo wielodzietnych rodzin, nie? Tam ludzie też sprzedają wszystko, robią mnóstwo takich kraftów ręcznych, wisiorków, srebra, mnóstwo jest rzeczy, które sprzedają. No więc non stop, tylko ktoś cię ciąga za rękaw, żeby kupić. No więc to są 2 formy, 3 właściwie. Żebractwo przez okaleczanie. Druga rzecz to jest sprzedawanie czegokolwiek, byle kupić, no i oddawanie siebie, nie? 3 takie formy zarobkowane. I dzieci od 3-4 lat są uczone żebraniny. Chodzą, mają na przykład te lungi, te rzeczy i rozkładają na plaży, żeby tylko ktoś przychodził i kupował, nie? No więc właściwie wszystko to były relacje, nie? Rozmowa, rozmowa, modlitwy, płacz, rozmowa. Poświęcanie czasu, bo jednak to, w czym jest Bóg i to, co jest najbardziej istotne dla drugiego człowieka, to jest poświęcenie mu czasu. No więc właściwie wszystko to były relacje, nie? Trzeba było ich też ukierunkowywać do lokalnych jakichś ludzi, którzy mogliby się później nimi zająć. No bo jednak jak my tylko przyjeżdżamy na krótki czas, to jest zupełnie co innego niż je kierować do ludzi, gdzie one mogą praktyczną pomoc znaleźć. A zresztą teraz już jest dużo misji, które służą praktycznym pomocą i też jest dużo takich dziewczyn właśnie w sex slavery, w niewolnictwie seksualnym, które są uwalniane. Właśnie też z takich krajów. Także no to wszystko to są kontakty, bo to nie jest tak, że tam się jedzie samemu i coś samemu robi. To wszystko musi być w relacjach i przez relacje, nie? Potem byłam w Wietnamie. Byliśmy w ambasadzie,
gdzie przyjęto nas, ucztę nam zrobiono po prostu, jak się dowiedziano, że jesteśmy Polakami. Wietnam mi się kojarzy tylko z imprezą u ambasadora i z tą, że przez komunizm to jest coś, co nas połączyło. Komunistyczny Wietnam z komunistyczną Polską. Amerykanom pluto w twarz, kochali Polaków. Ale po prostu było dużo Wietnamczyków, którzy studiowali w Polsce. Jedzenie pyszne, nie jadłam psa. Jedną z przysmaków wietnamskich były duże, czerwone mrówki, które były najlepsze wtedy, kiedy kręciły się wokół własnej osi, kiedy podskakiwały na patelni, były jeszcze niedogotowane i niedobre. Dopiero jak się kręciły we wokół własnej osi, były najlepszym przysmakiem do jedzenia. No więc trzeba było spróbować taką mrówkę. Dużo dobrego jedzenia, dużo warzyw, te wszystkie spajsy, bardzo fajnie. No i gościnni ludzie bardzo. Także Wietnamczycy, wbrew by się wydawało, że tacy ciężka nacja, ale dla Polaków, wszystkich Polaków wysyłam do Wietnamu. No, po Wietnamie był Laos i budowa tratwy. Z obcokrajowcami budowaliśmy tratwę, żeby przejechać przez rzekę tam na Laosie. I to, co było ciekawe, dużo ludzi nawracało się, tych turystów, którzy przyjeżdżało na przykład do Indii, Wietnamu czy Laosu, żeby pobyć jako rainbow ludzie, czyli wolne ptaki z pieniędzmi jeżdżącymi. Ci ludzie też byli mega otwarci na Ewangelię. Nie tylko tubylcy, ale ci, którzy przyjeżdżali tam, żeby sobie pohipisować, podragować. Ja bardzo dużo przyjaźni właśnie miałam z takimi ludźmi tam też. Też do nas ciągnęli i garnęli się, nie? Mi się wydaje, że to jest coś takiego, że jak przychodzi się w takim duchu pokoju, miłości, akceptacji i zaangażowania ich w ich kulturę i w rzeczy, ludzie się otwierają. Kolejny kosmos, bo tam byliśmy też, jest jednym z zespołem ze Slot Art Festivalu. To była grupa duńsko, chyba fińsko-amerykańska. Tam, tak jak przestrzenie w Indiach, duże domy, wszystko przestronne, wszystko w Japonii minimalizowane. Maleńkie przestrzenie, mnóstwo ludzi i był tak, my zespół muzyczny i jeszcze 3 osoby razem w jednym pokoju. Takie dostaliśmy mieszkanie od jednego Japończyka, który się nawrócił, któremu zresztą głosiłam Ewangelię i on udostępnił nam swoje mieszkanie, żebyśmy jako ten zespół tam muzyczny byli. No więc było nas, nie wiem, chyba z 8 osób i spaliśmy w jednym małym pokoju, że musieliśmy jeszcze robić wymianę, że ktoś musiał spać na balkonie, także codziennie się zmienialiśmy. No więc to, co było najbardziej szokujące, to ilość mieszkańców na metr kwadratowy. I to, że Japończycy są strasznie wstydliwym narodem, że jak ktoś nie mówi po angielsku, to będzie uciekał, że trzeba do nich cały czas wychodzić, że dopiero jak popiją sobie coś, to są w stanie się otwierać. Bo są związani systemem pracy i zarabiania. Główną wartością tam jest mężczyzna pracujący i totalnie taki robot. I w momencie, kiedy mężczyzna traci pracę, to jest największa tragedia. To są najczęstsze popełniane samobójstwa. To jest kult pracy, naprawdę kult pracy. I to jest ciężkie do zrozumienia, bo oni są narodem mega ułożonym. Wszystko jest tak, tak, nie, nie. Nawet w słowniku brakuje słowa może. Oni są albo tak, albo nie. Boją się przekroczyć jakiegokolwiek prawa. Są nawet takie rzeczy, że są sklepy, że otwierasz sobie, kładziesz pieniądz i wychodzisz i nikt nie ukradnie. Tam prawo jest tak silne i mocne, że oni mają wpojony system wartości. Nie kradnij, tego nie rób, tamtego nie rób, że Japończyk przez głowę mu nie przejdzie, żeby coś takiego zrobić. My skombinujemy, załatwimy, podbierzemy, obejdziemy. Nie ma czegoś takiego jak obejście. Oni są, twoje tak jest tak i koniec. Dane słowo to jest słowem honoru. Umrzesz za nie. Po prostu to jest taki naród. I to, co jest też trudne, nie wyrażają żadnych emocji i uczuć. Może cię nienawidzieć i z uśmiechem na ustach ci powie, haj, konnichiwa. Nie ma tych emocji. W żaden sposób nie wyrażają emocji, także ciężko wiedzieć, czy jest szczęśliwy,
czy jest wkurzony, czy się cieszy, czy miał dobry dzień, czy miał zły dzień. Wszystko jednakowy wyraz twarzy, nie? Trudno jest uzyskać jakiekolwiek emocje od takiego Japończyka. I dlatego też trudno wiedzieć to, co ma tak naprawdę w sercu. Ja miałam też okazję widzieć Japończyków w Indiach, kiedy na takich jakichś partach transowych ćpali, rozbierali się, robili rzeczy, których w ogóle w głowie się nie mieści. Normalny Japończyk nigdy by nie zrobił, bo jest tak ułożony. Trudno się bardzo do nich dociera. Bardzo trudno. No i oni raczej nie zapraszają nigdy do siebie, do domu, bo te domy, te pokoiki są takie małe. Są kluby, gdzie się wszyscy spotykają. W hostess klubach, w klubach sportowych i we wszystkich takich. Byłam w hostess klubie. Chciałam sprawdzić, co to są te hostess kluby. To są kluby, gdzie biznesmeni, mężczyźni po pracy przychodzą z szefami, z tymi, których zapraszają i tam są kobiety, białe kobiety albo japońskie kobiety, które usługują, czyli modern geisha, czyli nowoczesne geisha, które on zadaje pytanie, ty odpowiadasz. On wyciąga papierosa, ty zapalasz zapalniczką papierosa. Chce dolać wina, ty dolewasz wina. Wody potrzebujesz, zamawiasz kelnera. Po prostu usługujesz takiemu mężczyźnie. No i oczywiście jak taka kobieta się zgodzi po pracy, to też dostaje pieniądze i usługuje seksualnie. Oczywiście nie jest to wymogiem w żaden sposób, ale może być. Klub dostaje pieniądze, jak ten biznesmen zamówi jedzenie tej gejszy, bo on ma obowiązek i zapłacić tej hostesie i sobie, czyli jak je, to i hostesa je i on je. One wszystkie mówią w sumie po angielsku i oni tam praktykują swój angielski też. Każdy wzdycha do Nowej Zelandii i nie dziwię się, że wzdycha, bo miejsce, w którym byliśmy, było miejsce, gdzie krecili godzille, piękne plaże, piękna roślinność. No i właśnie w takiej scenerii byłam w Nowej Zelandii, żeby uczyć się nowych form ewangelizacji przez sztukę, czyli głoszenie o Jezusie w bardziej kreatywny sposób właśnie. I to, co mi się najbardziej podobało, wyjścia do klubów nocnych. Spotykaliśmy się o godzinie chyba 9 wieczorem, śpiewaliśmy, uwielbialiśmy, modliliśmy się o siebie, po czym po 10 wyjeżdżaliśmy do klubów nocnych w Wellington. To było naprawdę niesamowite doświadczenie, bo tacy ludzie, którzy przychodzą do klubu, to już są z reguły bardzo otwarci na to, żeby rozmawiać, mają czas. Wchodzimy do klubu, dosiadamy się do jakiegoś stołu albo do jakichś ludzi, szukamy wzrokiem osób, które są, uśmiechają się albo chcą w jakiś sposób zagadać, no więc zagadujemy. Często wychodzimy na zewnątrz, bo oni wychodzą sobie na papierosa na przykład i wtedy zaczynają się konkretne rozmowy o sensie życia, o tym, kim jest Bóg, ludzie, którzy chcieli uwierzyć w Boga, bo to było dla nich niesamowite, że my nie jesteśmy religijnymi chrześcijanami, którzy siedzą w kościołach. Jedno z najbardziej takich fajnych form, które robiliśmy, to robiliśmy różne spektakle teatralne na ulicy, właśnie z ogniem, z tańcem z ogniami, z jakąś dramą, sztuką, gdzie mega ludzi się zatrzymywało, no bo to już są jakieś formy artystyczne. I wtedy jest dużo łatwiej z tymi ludźmi rozmawiać, bo to nie jest typowy kościół. Coś, co ja niesamowicie wspominam, dlatego, że w ogóle Nowozelandczycy są bardzo kreatywni. Malują, sztuka, różne dziwne inne formy, te wszystkie bungee jumping, te wszystkie rzeczy tam od nich, to wszystko się dzieje, surfują i w ogóle, no więc jak najbardziej takie formy ewangelizacyjne, mówienie o Jezusie są, się tam sprawdzały, nie? Ja, dla mnie największą formą docierania do ludzi są po prostu rozmowy. Rozmowy szczere, otwarte, zadawanie pytań. I wtedy ludzie widzą, że tu nie chodzi o to, żeby komuś coś sprzedać, tylko chodzi o to, żeby być realnym i zobaczyć, jaki jest Bóg, żeby go pokazać z innej perspektywy, jak widzą go ludzie. I Nowa Zelandia otworzyła mi właśnie na tą kreatywność. I nie banie się być kreatywnym. Pozbawianie się wszelkich takich barier, nie? Po prostu przestałam się bać wyrażać siebie.
to, co sprawia mi przyjemność, to, w czym czuję się dobra i im więcej zaczęłam to robić, tym więcej Bóg mógł mnie używać dla innych ludzi, że ludzie patrząc, ludzie reagowali na to, płakali, śmieli się, chcieli rozmawiać, mówili, że to ich dotyka. No więc zobaczyłam, że Bóg jest w stanie właśnie takie ekspresje użyć, bo to jest coś, co nie jest popularne. Myślę, że to było jedno z takich najbardziej fajnych rzeczy, bo Ojciec Bóg to jest też zabawa. To nie jest tylko religia, sztuczność, poważność, tylko mamy być jak dzieci, czyli bawmy się. Bawmy się mówiąc o tym, kim jest nasz Ojciec. Dla mnie najbardziej egzotycznym krajem była Afryka. Kocham tą przyrodę tam, te zwierzęta, tych ludzi, pełno życia, życie, 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 tętni, wszystko tańczy, wszystko śpiewa. Jednym z najpiękniejszych wyjazdów misyjnych, jakim byłam, to było właśnie Sierra Leone. Sierra Leone pamiętam bardzo mocno. Naprawdę diament dla mnie. Odkryłam diament Bożej mocy, Bożej miłości i sama doświadczyłam w ogóle cudu. Byliśmy w szpitalu. Był to szpital wojskowy. Wzięła mnie pastorowa z kościoła i mówi, ty pójdziesz ze mną do miejsca, do umieralni, gdzie ludzie są, już umierają, a jedna osoba jest już od 3 miesiąca w śpiączce. Już nic nie pracuje, tylko tam podtrzymują ją, bo słyszeli, że przyjeżdżają ludzie, którzy się modlą i ludzie mogą być uzdrowieni. Z żoną pastora poszłyśmy tam i ona mi pokazała to łóżko i mówi, ta kobieta 3 miesiące tu leży bez żadnych znaków życia. Jest tylko podłączona do maszyny. Już dawno mieli ją odłączyć, bo nie ma żadnej nadziei. Chcesz? Możesz się o nią modlić. Więc ja podeszłam i po prostu zobaczyłam młodą kobietę. Czarna, młoda kobieta. Ogarnęło mnie takie wzruszenie, że po prostu płakać mi się chciało, jak na nią patrzyłam. Słyszałam, że ludzie mogą być wskrzeszeni z martwych, ale nie miałam na to żadnej wiary. I usłyszałam wewnętrzny głos. Podejdź do niej i powiedz jej do ucha, czułam, że mam tak właśnie zrobić. This bed is not your portion. Co tłumaczy się, to łóżko nie należy do ciebie, nie jest twoim łóżkiem. No więc nic innego nie zrobiłam. Podeszłam, spojrzałam na nią, szepnęłam do ucha. I ja właściwie nie zrobiłam nic, prócz powtórzyłam tylko to, co usłyszałam. Ja nawet się nie modliłam o tą kobietę. Kobieta zerwała się na łóżku z tymi wszystkimi tymi, otworzyła oczy, usiadła i czystą angielszczyzną powiedziała I receive, I receive, I receive. 3 razy, co znaczy przyjmuję to, przyjmuję to, przyjmuję to, nie znając ni w ząb angielskiego. Po prostu tak jakbym mówiła duchem do ducha. I ona wstała i była zupełnie uzdrowiona. Zleciały się tam pielęgniarki, lekarze. I to, co się wydarzyło następnego dnia, byłam poproszona, żeby powiedzieć to świadectwo na spotkaniu dla pastorów i liderów afrykańskich kościołów. Mam powiedzieć o uzdrowieniu, o tym, co Bóg robi, że jest żywy i to zobaczyłam i mam o tym powiedzieć. Więc wstałam sobie o 5:30 rano, już się obudziłam, żeby poprosić Pana Boga, żeby mi dał konkretne słowo, co mam głosić. Nic nie dostałam i w tym momencie słyszę coś takiego, taki wewnętrzny głos, który do mnie mówił, czy ty jesteś pewna, że ona żyje? Może ona już teraz umarła? Może to było chwilowe? Totalne zwątpienie, czy na pewno? I ja zaczęłam o tym myśleć. Mówię, no jak ja stanę przed pastorami? Ja muszę to sprawdzić, czy ta kobieta żyje. Może faktycznie, może na chwilę i padła znowu. I co? Ja padłam. Nagle
tracę przytomność. Jak się obudziłam, to byłam już zalana, wymioty, czarna woda wychodziła ze mnie. Okazało się, że jestem chora na ostatni stopień malarii. To się nazywało black fever, czyli czarna malaria, na którą się już umiera. Nie mogłam ruszyć ani nogą, ani ręką i na tym nie ma na to lekarstwa. Na to umarła ta kobieta generalnie, ta, z którą Bóg pobudził do życia z powrotem. I ja po prostu czułam, że otworzyłam drogę do wątpliwości, czyli niewiara. I co? Cały team, tymi, z którymi przyjechałam, modlił się nade mną. Do szpitala trzeba mnie zabierać, bo ja nie mogłam chodzić, ręki podnieść, nic. A ja mówię, nie, zabieracie mnie na tą konferencję. Uparłam się, wnieśli mnie, bo ja nie byłam w stanie iść o własnych siłach i o własnych nogach. Poruszenie się zrobiło, bo trzeba było zsunąć dwie ławki, żeby mnie położyć na tych ławkach. No i czuję, że tracę przytomność i wlewają wodę we mną i czuję jakoś, no już czuję, że odpływam tak naprawdę. I w tym momencie dzieje się coś naprawdę niesamowitego. I widzę siebie na zielonej polanie, leżącą, takiej zielonej, zielonej polanie, taką wizję mam. I wokół mnie siły demoniczne, tak jakby demon przy demonie, tak ściśnięci, otaczający mnie, takimi kijami mnie pukającymi, tak jakby mnie tam chcieli się do mnie dobrać. I tak czuję, że odpływam. I w tym momencie na to spotkanie przychodzi ta żona pastora, która mnie wzięła do tej kobiety i mówi tak, modliłam się za ciebie w nocy, bo czułam niepokój. Wracam teraz ze szpitala, chcę ci powiedzieć, ona tak krzyczy do mnie, jak tak leżę, że ta kobieta jest uzdrowiona, jest już wypisana ze szpitala, jest zupełnie zdrowa. I w tym momencie zobaczyłam nad sobą, w życiu nie widziałam anioła. Po raz pierwszy zobaczyłam takiego różowego anioła, różowego. To był w tej wizji, nie tak naturalnie, tylko w tej wizji, który przyleciał tak nade mną, rozproszył te wszystkie demoniczne, te, co mnie otaczały i tak nad moją twarzą wstań i chodź, i ran, i biegaj. No więc ja po prostu przez wiarę zerwałam się z tej ławki, podleciałam do jakiegoś tam pierwszego, lepszego pastora. Okazało się, że to był główny pastor tego kościoła i zaczęłam tańczyć z nim. No więc właściwie już nie musiałam nic głosić, bo całe następne te, to mieliśmy uwielbienie, bębny, tańce i chwaliliśmy Boga po prostu. To są niesamowite rzeczy, które Bóg pozwala mi doświadczyć i mówić i dzielić się o tym, że On w taki sposób działa, o których my tutaj w Europie w ogóle pojęcia nie mamy. W głowie nam się nie wieści. Te historie wydają nam się bajkami, ale po prostu te rzeczy się naprawdę dzieją. I to jest coś, czego ja na własnej skórze, oczach i ciele doświadczyłam, nie? Ciężko mi było marzyć. No bo ja nawet nie wiedziałam, co mogę marzyć. Co mi wolno, że w ogóle nie wiedziałam, że mi wolno marzyć. A jednak India, Tajlandia, Wietnam, Kambodża, Laos, Japonia, Brazylia, Australia, Nowa Zelandia, Afryka, Maroko. No i tam jeszcze te wszystkie, już nie mówiąc o Europie. Bo teraz tak po Brazylii, po moim ostatnich 8 miesiącach w Brazylii, to osiadłam w Europie. No i oczywiście Stany Zjednoczone, do których wracałam w tą i z powrotem. W miarę wchodzenia w jedno marzenie pojawiają się następne. Kiedy to pierwsze jest zrealizowane, to po prostu tak jakby wszystko zaczyna dopiero ożywać, wodospad się pojawia. Jeszcze to mogę i to mogę i to jeszcze mogę. I to jest wtedy piękne, że wtedy dopiero rusza ta machina, że mogę. Ja naprawdę mogę. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Wszystko. W tych wszystkich moich latach podróży nie poprosiłam nikogo o jedzenie, spanie czy o jakiekolwiek pieniądze. Nigdy. Nigdy się nie reklamowałam, nie ogłaszałam. Po prostu każde zaproszenie było z ust do ust od kogoś i ludzie mi kupują bilety lotnicze. Zawsze pełny wypas jedzenia, jakieś kieszonkowe pieniądze i zawsze jak nie mam, to Bóg przyda jakąkolwiek osobę. Czy masz na to i na to?
i dostaje w kopercie, w bucie, w najbardziej nieoczekiwanych momentach i w nieoczekiwanym sposób. Nigdy nie zbierałam na nic pieniędzy, a to, co Bóg mnie nauczył, totalnego zaufania w tym, że On jest Ojcem i On będzie zaopatrywał. Ale życie z wiary nie polega na tym, że On mi ciągle coś da przez kogoś, ale dawał też mi cudowne prace. W Japonii wykładałam na uniwersytecie. Ekonomię. No więc dał mi takich ludzi, gdzie mogłam jeszcze sobie zarobić na to, żeby być dłużej w Japonii. No więc to są niesamowite rzeczy, które Bóg po prostu robił. W Anglii przed wyjazdem do Izraela prosiłam, żeby dał mi jakąkolwiek pracę od miesiąca do dwóch. Bo mam 2 miesiące przerwy do Izraela i nie mam co ze sobą zrobić. No więc wychodzę na ulicę, spotykam dziewczynę na ulicy, którą 2 razy widziałam. I się pyta, co ja robię. Ja mówię, że no jestem w Anglii między jednym wyjazdem, a do Izraela lecę za 2 miesiące i w sumie to pracy potrzebuję. Ona tak patrzy się na mnie. Z nieba mi spadłaś, z nieba. Moja przyjaciółka złamała nadgarstek. Jedzie na operację i potrzebuje zastępstwa na 1,5 miesiąca. Będziesz w stanie wziąć przyjaciółkę. Od razu, mówię od razu. I co? Jaką pracę? Byłam personalną asystentką księżnej i księcia Szwecji. Z maleńką księżniczką. No więc, żyłam w Chelsea, w jednym z najbardziej bogatych domów nad Tamizą, naprzeciwko Hugh Granta, gdzie miałam własne całe piętro do swojej dyspozycji z balkonem. Jedzenie organiczne zapewnione przez najlepszych kucharzy. Komórkę służbową, taksówkę służbową, 24 na godzinę, jak chciałam, gdzie chciałam. Z napiwkiem, który był większy niż moja wypłata. Plus, jak książęta wyjechały już, powiedzieli, a że teraz mam 2 tygodnie wakacji, mogę sobie sama zostać w tym domu. Dalej, z jedzeniem, z kierowcą, ze wszystkim, co potrzebuję. No więc dokładnie Bóg zaopatrzył to, co chciałam. 2 miesiące jeszcze byłam personalną asystentką księżniczki i księcia i malutkiej księżniczki. Rozmawiałam z nimi o prawdziwym królu, którym jest Jezus Chrystus. Traktowali mnie jak członka rodziny. Było to niesamowite doświadczenie. I to jest właśnie to, że ja, życie z wiary nie polega na tym, że ja nie pracuję i jeżdżę na misję, ale polega na tym, że moja misja to jest życie z Bogiem. Pracując, nie pracując, usługując i życie z drugim człowiekiem. To jest misja. Styl życia. I wiara polega na tym, że ja wierzę w tacie to, że mogę mu na tyle ufać, że się nie martwię, że kiedyś będę głodna albo nie będę miała dachu nad głową. I on to nie robi przez regularne zasilanie mojego konta, tylko przez to, że ufam mu, że mnie zaskakuje swoją miłością przez różnych ludzi. Bóg mnie cały czas uczy w przebywaniu w tych różnych kulturach, w tych różnych rodzinach, bo Bóg zaczął otwierać dom po domu, rodzinie po rodzinie, gdzie ja się uczyłam, czym jest rodzina. Nauczyłam się, Bóg mnie tego nauczył poprzez obserwację i bycie kochaną w tych miejscach, w których byłam, w których to widziałam. I uczę się tego, żeby pozbyć się tego wstydu, który wyniosłam z dzieciństwa, ograniczenia, lęku, strachu, którym byłam całe życie kierowana, żeby się nie odezwać, źle coś powiedzieć, źle wyglądać albo źle coś zrobić. I nauczyłam się, że mogę totalnie zaufać Bogu w trosce o mnie, który mnie na tą podróż zabrał. Nauczyłam się kreatywności, nauczyłam się mu ufać bezgranicznie i posłuszeństwa. Nauczyłam się kochać ludzi przede wszystkim. Poza wszelkimi różnicami, poza wszelkimi ograniczeniami. I moim jednym z chyba takich najbardziej nie ponadnaturalnych, tylko najbardziej naturalne marzenie, jakie mam, żeby dalej mieć jeszcze męża i dzieci i żeby gdzieś osiąść i mieć otwarty dom. Otwarty dom dla ludzi, których będą mogli przyjść, zjeść, zostać. I chciałabym po prostu gdzieś takie miejsce mieć na ziemi, żeby to było to moim takim miejscem, gdzie zawsze wracam, bo jednak kiedy się wraca do tego samego miejsca, do domu, kiedy jestem sama, kiedy już nie jestem z ludźmi, kiedy już nie przebywam z ludźmi i uświadomię sobie, że jestem sama, że tak naprawdę nie mam koło siebie drugiego człowieka, to jest to największe cierpienie chyba i to ukrzyżowanie, które przeżywam, że nie mam miejsca, które mogę nazwać swoim i które jest moje, kiedy wszyscy budują i budowali, ja rozdawałam. I teraz mówię, tato, to jest to, czego mi najbardziej potrzeba. Drugiego człowieka przy sobie, który by ze mną był. A tego nie ma.
tego nie ma. I wtedy jestem w stanie zrozumieć osoby porzucone, zostawione, samotne matki z dziećmi. Jestem w stanie zrozumieć, jaki to jest ból cierpienia, że ludzie popełniają samobójstwa, że trafiają do szpitali psychiatrycznych, bo nie mają dzielić. Bóg nas stworzył jako dawcę i otrzymywanie. Dawcę i otrzymywanie. Jeśli nie masz komu ani dawać, ani otrzymywać, ani dzielić, to stajesz się takim jeziorem zastygłym, kałużą, która nie ma odpływu ani przypływu, nie? Próbuję wołać do Boga wtedy o to, żeby dał mi siłę do pokonania tej samotności, bo to jest tak, płaczemy w nocy, kiedy nikt nie widzi, sami do poduszki. Rano wstajemy, mam sens, mam cel, robię coś, ale w nocy płaczę do poduszki, nie? Nie żałuję, absolutnie nie żałuję, ale uważam, że to, co najlepsze, jeszcze przede mną. Że Bóg jeszcze ze mną nie skończył. Bo Bóg dalej działa, On mnie nie zostawił.